witam was w kolejnym odcinku z Daily na tym kanale. Widzimy się oczywiście codziennie o 17, więc zostaw suba oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego z odcinków. I dzisiaj będziemy robili bardzo, ale to bardzo znany challenge, czyli ciepłe kontra zimne. Będziemy losować z naszego magicznego kapelusza dwa króliki z napisami ciepłe bądź też zimne. I następnie robili te challenge, więc jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. I bez owijania w bawełnę możemy zaczynać i losować. Ja mogę pierwszy. Pierwszą rzeczą, którą mamy na stole, jest lód Oreo. I tak naprawdę, Ernest, będziesz losował pierwszy. Czy będziesz miał ciepłego loda, czy zimnego? Ja bym wolał zimnego, więc sprawdźmy. Jest! Nie! Dobrze, ci się zaczyna, ja mam zimnego, więc Ernest na talerzy. Więc lodzik jest w mikrofalówce. Wyciągniemy go ciepłego. O kurde. Jest, co się stało? O, wow. Zobaczcie. No, Ernest, to będzie zdecydowanie smaczna rzecz. Bardzo dobre. Dużo lepszy niż na zimno. Kurde, miało być niedobre. To całe, no ogólnie trzeba zjeść całość, to nie da się ukryć, że na tym ten challenge polega. Co za sztos. O nie. Dobra, to było dla mnie naprawdę zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo myślałem, że to będzie kara, że on będzie ciepły. Szczerze mówiąc, tobie jest teraz zimno w mordzie, stary, jest ci źle. Wygrałem chyba pierwszy challenge. A tymczasem spróbujmy sobie w takim razie lasagne. Jeden zjeł zamrożoną, a drugi ciepłą, więc tak naprawdę teraz ciepła wygrywa. Zamykam oczy, odwracam. No nie! Zimne. Nice, ja mam teraz ciepłe, z czego bardzo się cieszę. No to czas na degustację. Kurde. Dawaj. Nie mogę się doczekać, aż to spróbujesz. Z mięskiem. Jest mięsko. 8 minut będzie się robiło, a Łukasz tymczasem próbuje zimnej. Oho, jak tam? Powiem tacie, żeby takich lodów już nie kupował. Fu! Odmieniwe? Fu! A co jest z tym najbardziej niedobre? Wszystko, naprawdę, wszystko, fu! O fu! Obrzydliwe jest to, że to są lody! Jakbyście jedli zamrożone spaghetti, to nie jest takie fajne, wydaje się, nie jest, fu! No... Co ja zrobiłem? Pierwszy raz jem w ogóle mikrofalówkę. To nie jest jeszcze mrożone przypadki. Jest zimne? Nie wiem, co się z tym stało. A jest zimne? A nie. Jest średnie. Ciastowate, nawet nie jest gorące. Ale... Pierwszy raz? O, ale nie, gorący. To będzie dobre, stary. Czy ja wiem, to lasagne powinno być zupełnie inna, stary. Powinno to być wszystko upieczone, pyszne, nie rozlane tylko w jednym kawałku. Czyli jest git. Jest dobre, mam ochotę jeść więcej, no. Dobra, teraz bardzo fajna rzecz, ponieważ wyszedł nowy Snickers, który chcę spróbować, więc mam nadzieję, że trafi mi się na zimno, bo chciałem wiedzieć po prostu, jak smakuje. No ale cóż, spróbujemy baton na ciepło kontra na zimno. Ciepłe, yes! Nie! Yes, nie! To ja sobie spróbuję. Bardzo dobrze, nie będzie ciepłe. Co za lipa. Nazywa się to Snicker Crisp. Snicker. To taki żart dla sneakerheadów, zobaczcie. Sneaker crisp, nieważne. Ten żart był śmieszniejszy w głowie. Naprawdę jest crispy. Co za sztos. Jest pyszny, więc nie zazdroszczę ci. Rozpuszczamy to. Patrzcie na to. O, ej. Dobrze to wygląda, stary. Wygląda to dobrze. Jak deser taki, a nie jak baton. Nice. Opowiem wam śmieszną historię. Jak miałem mniej więcej 9 lat, to zeżarłem całą zupkę chińską na sucho i dostałem gorączki, stary. Co? No, dostałem 40 stopni gorączki, od tej pory nie jadłem nigdy na sucho zupki. Uwaga! Tak więc będzie na zimno. A nie, ciepłe, jest! Ja mam na zimno. Jest ciepłe. Wiesz co powinni zrobić? Do Snickersa wstawić taki środek, byłby crispy wtedy. Nie, no jest dobre. Zdaje, że ta zupka jest dobra. Tylko, że właśnie mam złe wspomnienia z dzieciństwa z tym związane i nie chcę już, niż więcej jeden gryz mi starczy taki.
Nie możecie jeść na zimno, a ja spróbuję na ciepło, chociaż każdy wie jak smakuje, no. Ale no dobra, jest zarąbista. Dobra, uwaga, teraz mamy galaretkę. Jedna jest najlepsza na świecie, je zamroziliśmy. Będą dobre, ja bym chciał spróbować, szczerze mówiąc... Zamrożone. Tak, ja tak samo. Okej, więc moja kolej teraz jest, żeby wylosować. Ciepłe, jest! No, to ma być, no. Tak jest. Mam peka w tym challenge'u dzisiaj. Nie, no nie masz peka, po prostu pek na ciebie. Z drugiej strony jest to bardzo dobre, stary. No tak myślę właśnie, że może to być niezłe. To jako herbata powinno być. Wszystko, to za sztos. Wszystko co jest słodkie byś powiedział, że jest dobre, po prostu. No w sumie racja. Jak się do tego zabrać? Ja bym prędzej nożem gdzieś tu. O, dobra. Okej, okay, mamy. Nice. Niestety nie czuć smaku jeszcze. W ogóle? W ogóle. Nie. Czyli ja miałem farta. Nic nie czuć? Kompletnie nie ma smaku. Kurde. Woda. Dobra, złamiemy zasady, bo ja muszę to zobaczyć. Zwykła woda. Jest jakiś tam posmak, ale jest takie nijakie. A nie to słodkie. Mm. Dobre jest. Ja czuję w ogóle smak. Co ty gadasz, stary? Może ty się dokopałeś do narni jakiejś tutaj. Ja serio czuję smak tego. I ma taki zajebisty aromat dodatkowo. Woda, po prostu. Nie. Ja w ogóle czuję. Aromat ma, ale to jest woda taka. Co ty gadasz, no? Dobra, tutaj mamy inne opinie w takim razie. Czekaj, co przeszło teraz? Może za... Stary, w ogóle idzie kolejna rzecz, która będzie bardzo ciekawa. Kapitańskie zamrożone paluszki rybne. Jadłeś kiedyś na parówki. Zimno? Mm. No, naprawdę nie zmieniło smaku. Koniec. Jeden zje na zimno, jeden na ciepło. Kurde, ja strasznie lubię paluszki rybne. Mam nadzieję, że to się uda. Do mikrofali je dajemy, czy na tak, do mikrofali. No dobra. Dobra, nie, no pierwsza decyzja. Co? Ciepły jest! A ja muszę jeszcze zamienić. Ja muszę użyć ten. O nie, zimna ryba, zamrożona. Dawaj, palucha gryź. O kurde, co to się da? O kurde. A powiem ci, lepiej trzeba cały zjeść, ja też zjem całego. Ja się odważę zjeść całego. Co jest nie tak, że taką minę robisz, nie? Nie siada. Uważam, że muszę to skomentować, ponieważ to nie jest obrzydliwe w smaku. To jest obrzydliwe, stary, w momencie, gdy zaczynasz żuć zamrożoną rybę. To ma obrzydliwą konsystencję, po prostu czujesz... Dobra, daj to. To jest tak nienaturalne, stary, żeby to jeść. Nie. Może w sensie, lodów nie czuję, ale to nie jest złe. Ja się obrzydziłem, ale nie smakiem, stary, tylko konsystencją. Kurde, dobry smak, to jest dziwne. No, smak jest dobry, smak jest serio dobry. To jest cholernie dziwne, że czuć, jakby to było gotowe. O, szybko. Ale z mikro... Stary, mnie bardziej... Ja chciałem dostać zimno, bo mnie brzydzi jedzenie z mikrofali. Ja w ogóle nie korzystam z mikrofali na co dzień, zawsze korzystam z piekarnika, jak mam coś odbywać. Ernest jest tym typem człowieka, który nie robi parówek w mikrofali, tylko w... Jak można zrobić parówkę w mikrofali? Tym się różnimy najbardziej. Ja to wyłącznie w wodzie, piszcie w końcu. Nie, 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 kto robi w mikrofalówce, jak napisze, a kto w wodzie. No tak. Ale nie rodzice, tylko jak wy robicie. Jest dobrze zrobiona? Zwa. Tak? Guma. Guma rozpuszczalna. To się, stary, robi zajebisty slime. Więc połowa idzie do mikrofali, połowa idzie do nas. Proszę, żebym chociaż raz wylosował dobrą wersję, no. Uwaga! Fuck. Co? Zimne, no, tak! A ja mam ciepłe, już widziałem niestety jak Ernest brał. Nice, dobra. Teoretycznie powinienem zeżyć ciepłe, bo na początku wyciągnąłem, ale dwa wyciągnąłem, stary. Nikt nie widział, nie było oszukane. Nie, no, złączmy kilka smaków, zrobimy wieżyczkę z tego. Dobra, jest git. Pokaż. O fu, o fu! Co tu się stało? Nie podoba mi się to ani trochę, stary. O kurde. Ale ładnie. Ani fakt. Trochę mi się nie podoba. Może tobie się nie podoba, ale ani już tak. Bo to było, że ani trochę, nieważne. Dobra? Ale mordo klejka. Pół na pół. Ale strasznie się klei. Nie jest złe. Da się zjeść. Pora na ostatnią rzecz, którą jest... energetyk. Gdzie? Uwaga, Ernest wybrał dla mnie zimne! Nie! Dzięki mordo. To było zarobiste. Opłaciło się. No powiem wam szczerze,
Ale niedobre, ale zimne, nie wiem, zazdroszczę ci, że masz ciepły. Jak tam twój kolega? Coś? Piwo. Zmieniło się coś z nim, stary. O kurde, ale to jest dziwne. Ale dziwne, jak kompot. No dobra, ale to jest koniec tego odcinka w ogóle. Więc jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz przede wszystkim subskrybujcie, dlatego że wtedy nie przegapicie odcinków. Więc ja się z wami będę żegnał, tak? Wszystkie odcinki są tutaj w karcie w prawym górnym rogu, to na tyle, subskrybujcie, na razie! Nice, 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 nice.